w narożniku niebieskim. 22-latek, mierzący 192 cm i ważący 106,3 kg. Reprezentant WCA Fight Team Warszawa. Michał Choiński! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 28-latek, mierzący 185 cm i ważący 105 kg. Zawodnik klubu Ancos MMA. Sergiusz Szubcilski! Walkę poprowadzi sędzia Izzy Czerny. Czas na pierwsze dzisiejszego wieczoru starcie w wagi ciężkiej. Jeszcze trzy przed nami, a zatem no, będzie czas na wielkie grzmoty, jakby to powiedział Michael Buffer. Na razie w niebieskim narożniku stawił się Michał Choiński z WCA Fight Team z Warszawy, a w narożniku czerwonym Sergiusz Szubcilski. Anko z MMA Poznań, brzmi znajomo? Brzmi znajomo, natomiast no, z Sergiuszem to jest taka historia, że to jest taki Jasio Wędrowniczek. On chodzi sobie na boks, na kickboxing, przychodzi do Ancosu, także właściwie no, chodzi wszędzie, no ale jak widzimy zdecydował się wystartować jako zawodnik Ancosu. I już pierwsze potężne ciosy. Zaczęliśmy od takiońskiego kopnięcia, teraz świetnie kolanem trafił w brzuch swojego rywala warszawianin. Szubcilski lubi się bić. Obaj chyba lubią, tak jak patrzy na te pierwsze sekundy. I Szubcilski poszedł do klinczu, idzie zdecydowanie do tego klinczu. Dobrze tam zapracował, bo już pod pachą chciał uciec Choiński, spróbować wejść za plecy, ale bardzo dobrze Sergiusz nie pozwolił na to. No, zobaczymy. Sergiusz, no tak jak powiedziałem, on częściej i bardziej lubi się bić, na to zwraca największą uwagę. Jest zawodnikiem, według mnie, jak na tą kategorię wagową, co zresztą widać, troszeczkę za słaby fizycznie, za słabo zbudowany. Od dłuższego czasu rozmawiamy, żeby zbił tą wagę, ale powiem szczerze, że nie bardzo ta waga idzie w dół. Zobaczymy, no chciał bardzo zawalczyć, więc mówimy, no skoro jest chęć, no nie można zawodnika zatrzymywać. No natomiast po pojedynku zobaczymy. Ale huknął podwrótkowym Szubcilski, jest zraniony Michał Choiński bez wątpienia. Tak jak powiedziałem, no lubi się bić, ale wiadomo jak to w MMA często wygląda. Ale ten podbródkowy wyglądał naprawdę znakomicie. Głowa Choińskiego przez chwilę podskoczyła, tak jak czasami w kreskówkach, wystrzeliła z szyi i potem wróciła na swoje miejsce. No i nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby właśnie klinczować. Powinien ruszyć z atakami Szubcilski. Oczywiście, no ja bardzo chciałem stanąć w narożniku Sergiusza, no ale organizatorzy i zresztą słusznie mówią, słuchaj kolego, masz jedną tutaj pracę i jej się trzymaj, będziesz chciał być w narożniku, będziesz w narożniku, a kto inny będzie komentował. No jak ja bym sobie poradził bez ciebie, dziękuję, że mnie nie zostawiłeś. No tutaj już przyzwyczaiłem się do tej pracy, no i też uważam, że jak zauważyłeś w narożniku Tomasz Gorczyński, mój asystent treningowy, no muszą też chłopaki się też rozwijać, też próbować sił, nie tylko bić się, ale zobaczyć, musi uważać jak trzeba pomagać. Sergiusz, bo przez chwilę po gilotynę szedł jego rywal, ale też w tej wymianie trafił kilkoma mocnymi. Oleż chciał pójść po sprowadzenie, ale bardzo nieprzygotowana akcja ze strony Sergiusza. Z drugiej strony też... I obala swojego przeciwnika. Na razie to mamy bardzo dużo chaosu w tej walce, bo panowie skupiają się przede wszystkim na tym, żeby zaatakować, mniej na tym, żeby bronić. No i efektem tego była świetna akcja Sergiusza Szubcilskiego. Rzadko spotykane sprowadzenie za kostkę. Tak, bardzo poszedł na nisko do kostki. O, jest zmęczony Choiński, tam od razu w ruch poszła praca narożnika, bo prawie że sam nie mógł stać na nogach zawodnik z Warszawy. Szubcilski wygląda na mniej zmęczonego, czyli może to przygotowanie fizyczne tutaj u kolegi z WCA Fight Team poszło bardziej w siłownię, bardziej w rzeźbę, natomiast u Sergiusza jest to czysta siła.
No powiem tak, że Sergiusz tak już teraz można, on nie jest przygotowany kondycyjnie, niestety, nie odrobił jakby do końca tej lekcji. To nie jest jakby jego wina, ale to jest, pamiętajmy, amator, który ma rodzinę, urodziło mu się dziecko, ma dużo pracy, robi dwie prace, wykonuje. Także no tu są jakby te problemy, bym powiedział, techniczne. Natomiast starał się, bardzo się starał i jeżeli chodzi tutaj, tak jak porównujesz, to nie od dzisiaj wiemy, że zawodnicy muskularni mają często problemy właśnie z kondycją, dlatego że te mięśnie potrzebują tlenu. Tak. A tu wydawałoby się taki, powiedzmy sobie, grubasek, a jakoś tam daje radę. No ale zobaczymy, co będzie działo się w rundzie drugiej. Zaczyna dokładnie tak samo Michał Choiński jak w pierwszej. Niskie kopnięcie w okolice łydek, które mają osłabić te nogi, mając spowolnić ruch Szubcilskiego, ale na razie spokojnie ten zostaje w centrum klatki, ale no bardzo dziwnie trzyma Sergiusz gardę, tak jakby szykował jeden mocny prawy i nie za bardzo czym innym miał popracować, no bo te ręce rozczapieżone bardzo szeroko. No właśnie, to jest też taka, nie wiem, czy przywara. Ja nad tym nie pracuję, dlatego że Sergiusz gdzie indziej robi kickboxing, boks. Ja mu na to zwracam uwagę, ale i poszedł, wbił się w rywala bardzo mocno. Doszedł do klinczu. Dalej pracuje w tym klinczu. Także kończąc mój wywód, no ma po prostu taką przywarę, że nisko bardzo opuszcza ręce, dziwnie je trzyma. No ale ja zawsze mówię, dopóki zawodnikowi to pracuje i wygrywa, to niech tak robi po prostu. A jeżeli będzie coś nie tak, no to trzeba nad tym pracować. Po to są te walki amatorskie, żeby jeszcze szlifować ten swój styl, żeby jeszcze ćwiczyć. No na razie panowie szlifują przede wszystkim wymienianie ciosów i atakowanie, bo tak jak wspomnieliśmy, obrony jest tu niewiele teraz. Przede wszystkim skupia się Sergiusz na tym, aby zyskać akcję do tego, aby sprowadzić swojego przeciwnika, no ale płaci za to pięcioma, sześcioma potężnymi ciosami lewą ręką Choińskiego. Tam reklamował chyba, że trzymał go za rękawicę zawodnik z Warszawy, tak, ale... Takie miałem wrażenie, natomiast sędzia no, nie zareagował. Być może nie było tego, trudno mi powiedzieć. Chciał złapać klamrę Szubcilski, ale chyba powoli wychodzi to, o czym mówiłeś. Jest bardzo zmęczony zawodnik z Poznania. Oj, kolejne potężne potężne młotki lądują na jego głowie. Będzie teraz chciał przejść za plecy. Nie, wybrał kolejne mocne uderzenia Choiński. Oj, jest w bardzo dużych tarapatach zawodnik Ankosu MMA. Tak, widać, że tutaj zawodnicy bazują głównie na uderzeniach, a gdzieś tam te akcje no, grapplingowe i w kręgosłup. Oj. Oj, będzie przerwany na chwilę pojedynek, bo rzeczywiście to kolano użyte w niewłaściwy sposób. Będzie miał Sergiusz Szubciński chwilę na dojście do siebie i tam pewnie jeszcze sędzia Czerny zamieni kilka słów z Michałem Choińskim. Jak widzimy, do końca zostało już niewiele, 33 sekundy. No powinien Szubciński wykorzystać do granic możliwości tak. ten czas, który teraz ma. Nawet jak tam przestanie boleć. Oczywiście. Zobaczmy, na razie sędzia zdecydował się tylko na upomnieniu Michała Choińskiego. Nie będzie żadnego punktu odjętego. A Sergiusz już pokazuje, że powoli dochodzi do siebie, że już może kontynuować walkę. Tak jak powiedziałeś, no i narożnik, i sam Sergiusz powinni po prostu poczekać, tak? Trzeba wykorzystać, ile ma się... Oj, znowu niskie kopnięcie złapał z Sergiusza na wykroku Michał Choiński. No i świetnie pracował od początku tymi kopnięciami i w końcu przyniosło to efekty, jest na ziemi. Mnie się wydaje także, że tam jeszcze to zmęczenie daje znać o sobie. On poleciał jak taka ścięta kłoda. No bez wątpienia, to rzadko się zdarza, żeby tak po takim kopnięciu ktoś lądował na ziemi. Myślę, że tutaj wszystkie te aspekty, o których wspomnieliśmy, podziałały. No i zobaczmy, pewnie będzie kopnięcie. No jeszcze tak, raz, mówiłem. Oj, bardzo zmęczony już jest Szubciński. Chyba wytrzyma do końca drugiej odsłony, ale... No już Choiński zaczyna robić, co chce ze swoim rywalem z Poznania.
piękne kolano w korpus na ziemi. No to jest taki cios, który odbiera bardzo dużo energii, odbiera bardzo dużo tlenu, no a tego tlenu Sergiusz Szubciński ma niezwykle mało przed tym trzecim starciem. No, niestety, ale nie idzie Sergiuszowi. Według mnie wyraźnie już zaczyna wygrywać. Tą drugą rundę wyraźnie wygrywa zawodnik z Warszawy. Utrzymał więcej sił. To było widać, że był w stanie no, już prawie demolować swojego rywala. Jest też dużo bardziej porozbijany Szubciński. Teraz Katman imprezy pracuje tam nad wargą zawodnika z Poznania, bo rzeczywiście coraz mocniej krew sączyła się z ran z twarzy zawodnika Ankosu MMA. Już słyszeliśmy ostatnie sekundy przerwy i zobaczymy, wychodzi do ostatniej rundy Szubciński, ale no, to mogę się założyć, że zacznie Choiński od niskiego kopnięcia w okolice łydki. Oczywiście, tak a zaczynał. Sergiusz poleci po tym kopnięciu. Sergiusz prawdopodobnie, może nie nawet po pierwszym, ale już myślę, że po następnych. A być może nawet, to wszystko zależy, czy doszedł do siebie. Spojrzał w trybuny Szubciński, mrugnął tam na jakieś owacje chwilowe. Ktoś krzyknął, dajesz Sergiusz, uśmiechnął się w trybuny, no nie, ale... Nie ma szans. Mówiąc szczerze, gdybym ja stał w narożniku, prawdopodobnie już bym miał przygotowany ręcznik, aby poddać. Nie zapominajmy, to jest waga ciężka. Jest pierwsze kopnięcie i... Rzeczywiście nie poleciał, a zatem... No to, bo ma jeszcze siły, nie? Natomiast no już myślę, że... Oj, teraz obrotówką zakręcił w brzuch Choiński. No już jest naprawdę na oparach teraz walczy Sergiusz Szubciński. Sergiusz ma tylko jedną szansę według mnie i nie wykorzystuje jej, po prostu ściąć rywala jakimś ciosem. On nie powinien bawić się tu w grappling, dlatego że grappling zabiera mnóstwo sił. A on już tych sił nie ma. O, teraz świetnie wykorzystał błąd Choińskiego Szubciński. To czy będzie? No i właśnie. O, już jest tak zmęczony, że nawet nie był w stanie zasekurować miejsca. Nie był w stanie chwycić pozycji. Oj, chwyta za rękawicę Szubciński. Tak nie wolno robić, no ale Choiński sam uciekł. Widzimy, nawet Sergiusz nie jest w stanie już wstać po tych akcjach. On walczy już tylko sercem. Tutaj już absolutnie nie ma mowy o jakiejkolwiek kondycji. Teraz desperacka próba sprowadzenia, ale słusznie Choiński nie chce walczyć ze swoim rywalem. No nie wiem, czy sędzia Czerny zaraz po prostu nie przerwie tego pojedynku, bo nawet nie chce Choiński za bardzo atakować swojego rywala. Nie chce robić mu kolejnej niepotrzebnej krzywdy. No właśnie, myślę, że tu nie chodzi o to, tylko nie chce się wiązać w ten parter, jak widzimy teraz robi. No nie ma sił, nie ma sił, już kompletnie wyzuty z sił. Minuta i 10 sekund do końca starcia, ale no nie wiem, czy nie powinno to zostać przerwane, czy to przez sędziego, czy też przez narożnik, no bo oczywiście tutaj Sergiusz chce pokazać serce, on chce dowalczyć do końca to starcie, ale on nie ma absolutnie siły na żadną ofensywną akcję, on może tylko już zbierać ciosy do końca, a ten potężny teraz prawy wylądował idealnie na szczęce poznaniaka. No, myślę, że Szubciński będzie miał nad czym myśleć przy następnych przygotowaniach. Ja zawsze mówię, że no wiadomo, każdy chce, żeby jego zawodnik czy startujący wygrywał. Natomiast no trzeba sobie też powiedzieć, że niektórzy jeszcze dobrze. Raz idzie po i proszę. To sprowadzenie, które widzieliśmy właśnie, w pierwszej rundy. Myślę, że dlatego jego rywal nie chciał za bardzo dochodzić, żeby w ogóle się z Szubcińskim nie wiązać. No bo jak widzimy, zawodnik nawet tak wyczerpany, jeżeli ma pojęcie o grapplingu, może neutralizować swojego rywala, ale... Ostatnie 10 sekund dotrzyma do końca Sergiusz Szubciński. No ale pytanie, co może teraz myśleć o swojej pracy w tej walce Rafał Michał Choiński, skoro nie zostanie tak wymęczonego rywala skończyć? No właśnie, no to oczywiście jest też pytanie. Rzeczywiście nie było tutaj prawie zagrożenia w ogóle dla warszawianina. Już po pierwszej rundzie robił co chciał ze swoim rywalem. No Sergiusz, tak jak wspomniałeś, nie za bardzo przygotowany kondycyjnie, ale jeszcze trochę tutaj żartów na środku klatki. Obaj przybili sobie piątki, jeszcze tam na żarty podniósł Choiński swojego rywala, udawał, że nim rzuci. Brawa na pewno dla Sergiusza za to, że dotrwał do końca, no ale ostatnia runda to już była
walka o życie i myślę, że tylko Choiński może sobie pluć w brodę, że w jakikolwiek sposób tego nie zakończył, bo tam na ziemi wystarczyło doskoczyć z dwoma, trzema ciosami i byłoby po sprawie. Oczywiście, no ale a z drugiej strony Sergiusz Szubcilski no nie może wygrać walki, jeżeli walczy z dwoma rywalami. Czyli jeżeli walczy z przeciwnikiem i ze sobą. To jest niestety za dużo. Trzeba być przygotowanym do... No widzimy nawet takich amatorskich walk. No musi być, jest wymagana ten minimum kondycji 3x3. Jak widzieliśmy, ja się tego obawiałem, że Sergiuszowi starczy sił tylko na jedną rundę. Mówię, no może druga. Plan był taki, że po prostu musi nokautować swojego rywala. Jednogłośną decyzją ten pojedynek wygrywa Michał Choiński! Zasłużone, pewne zwycięstwo dla zawodnika z Warszawy, Marcina, przepraszam. I poprosimy o wręczenie pamiątkowych pucharów Michała Choińskiego. Wraca do domu z pierwszą amatorską wygraną na Galax Slugfest. Sergiusz niestety wraca do domu po przegranej, ale on sobie zdaje sprawę, że przegrał właśnie przez ten brak przygotowania kondycyjnego. Myślę, że jeśli będzie w pełni sił, to jest w stanie powalczyć w tej formule.